Chwała Panu, witajcie, witam Was w ten Dzień Pański, witam braci i siostry, którzy są tutaj dzisiaj z nami w Kościele, witam wszystkich internautów zgromadzonych przed wszelkimi odbiornikami. Powiem szczerze, że za każdym razem, jak tutaj jestem, nie omieszkam się z radości i chociaż powiem Wam szczerze, że tak będąc takim mocno szczerym, to zawsze jak gdzieś pastor mnie wyznaczał, że mówi, dasz jakieś tam słowo wstępu, w ogóle ciekawa historia znowu. Za każdym razem, jak ja mam słowo wstępu, to nie ma pastora Bartka w Kościele. Nie wiem czemu, ale nie ma go, nie? To już jest chyba właśnie drugi czy trzeci raz. Ale tak na dobrą sprawę, gdy na przykład pastor mnie wyznacza lub tam widzę, że jestem wpisany, to gdy się przygotowuję, wiecie, to tak na dobrą sprawę czuję się jak Elihu, ten z Księgi Joba, czwarty. Ten najmłodszy, który, wiecie, czekał do samego końca i kiedy zaczął swoją przemowę, no to zaczął ją takimi słowami, że bo jestem pełen słów, duch rozsadza mnie w moim wnętrzu, oto moje wnętrze jest jak moszcz, który nie ma ujścia, grozi pęknięciem jak nowe bukłaki. Że mam w sobie tyle tego, wiecie, jakiegoś poznania duchowego, że już trochę idę z Panem, że jak tutaj wejdę, no to wejdę, a kiedy już tutaj jestem, to nie przypominam tego napęczniałego winogrona, a bardziej suchego rodzynka, który tutaj stoi. Ale tym, czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, to takie moje spostrzeżenie, które myślę i wierzę, że położył mi Bóg na moim sercu. Opowiem wam moje spostrzeżenie na temat pewnego czasu w historii, która miała miejsce między Ewangelią, między wszystkimi Ewangeliami a Dziejami Apostolskimi. Uznałem to za istotne, ponieważ to będzie mowa o apostołach. Tak jak apostołowie mieli początek swego powołania, swojej służby, tak samo i my w pewnym dniu zostaliśmy powołani i rozpoczęliśmy wędrówkę z Panem. Czytając w Ewangeliach o ich powołaniu i o początkach ich służby, łatwo zobaczyć siebie w wielu zachowaniach. Łatwo zobaczyć ich niedojrzałość, a więc i naszą. Łatwo jest zobaczyć ich plany, pomysły i wyobrażenia na temat tego, kim miał być Chrystus w ich własnym i subiektywnym wyobrażeniu. Ogólnie bardzo mi się też podoba to i zwróciłem na to zawsze uwagę, jak czytałem Ewangelię, gdy Jezus powoływał swoich apostołów, całą tam dwunastkę, to zazwyczaj było to takie bardzo proste, krótkie, zwięzłe. Co do na przykład Piotra i Andrzeja, parafrazując, powiedział do nich, chodźcie, ja uczynię was rybakami ludzi. Oni tam rzucili sieci, opuścili łódź, no i poszli za Jezusem. Wątpię, czy tak na dobrą sprawę zdawali sobie sprawę z tego, co ich czeka. Jak będzie to łowienie ludzi wyglądało w praktyce i w rzeczywistości. Faktem jest również, że w księdze Jeremiasza i Izajasza jest taki fragment, że w takich i w takich dniach Bóg powoła sobie rybaków, aby łowić tych z Izraela, którzy są rozproszeni. Aczkolwiek myślę, że z racji tego, że oni byli z zawodu rybakami, byli ludźmi prostymi, o czym też czytamy w dziejach, jak na przykład składali swe świadectwo o Jezusie Chrystusie, że członkowie Sanhedrynu zwracali na to uwagę, że to są ludzie prości, którzy nie znają pism. Więc podejrzewam, że na tamten czas, gdy powoływał ich Jezus, ich znajomość pisma nie była na tyle dogłębna i na tyle wnikliwa, żeby znaleźć ten fragment. Inne też powołanie Jakuba i Jana, którzy również byli rybakami. Ci zostawili nie tylko łodzie i sieci, ale i swojego ojca. Powołanie Mateusza, gdy siedział na komorze celnej. Ogólnie to mi się podoba najbardziej, bo Jezus powiedział tak, pójdź za mną, a on wstał i poszedł. Nawet nie brzmi jak rozkaz, tylko pójdź za mną, no idę. I poszedł wprost za swoim Panem. I w tym wszystkim widać, że mieli pewne takie wyobrażenie tego, jak będzie wyglądała ich służba, ich droga za Zbawicielem, ich droga za Mesjaszem z ust faryzeuszy,
gdy Jezus prowadził wszelkiego rodzaju dysputy z nimi, wiemy, czego Żydzi i na dobrą sprawę oczekiwali wtedy i oczekują teraz wobec Mesjasza, który w ich mniemaniu ma jeszcze przyjść, że to będzie ktoś, kto zbuduje na nowo Królestwo Izraela, zbawi ich od ich ciemiężców, od innych prześladowców. Ale i hitem jeszcze jest to, że gdy już zmierzali do Jerozolimy, jeszcze taki, żeby złapać taki obraz tego, jaka miała być służba, jak widzieli służbę Jezusa Chrystusa i Jego powołanie, to bardzo fajnie jest to opisane, gdy już zbliżali się do Jerozolimy i przyszła matka Jakuba i Jana. I my oczywiście wiemy, co miało czekać Jezusa w Jerozolimie, gdy zmierzał ze swoimi apostołami na święto Paschy. No ale ona mówi tak, a on powiedział jej, co chcesz. Mówi do niego, powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli, jeden z twojej prawej strony, a drugi z lewej strony w królestwie twoim. No, my wiemy, jak ta historia skończyła się dla Jezusa i raczej, jeżeli spełniłby prośbę matki synów Zebedeuszowych, no to dość kiepsko by skończyli ze swoim Panem i ze swoim Zbawicielem, jeżeli chodzi o sam aspekt bycia w Jerozolimie na święcie Paschy. A w ogóle hitem jest jeszcze to, że oni tam się wykłócali o to jeszcze, nie? Że czemu ci dwaj, nie? I kiedy tak patrzyłem na te wyobrażenia apostołów, ich matek i wszystkich innych ludzi na temat tego, kim był Jezus, jaka miała być Jego służba, jaki miał być Jego koniec, jak oni siebie widzieli w tej służbie, to przyszła mi na myśl już taka moja refleksja z mojego doświadczenia, jak było ze mną w tym kościele. I na przykład moja służba na bębnie w uwielbieniu wyglądała zasadniczo bardzo podobnie. Pewnego dnia byliśmy na takim małym braterskim w Krupskim Młynie. Mówię, wezmę bęben, będzie ognicho, bracia, kiełbaski, takie wiecie, męskie granie, nie? No i wyjąłem ten bęben, tam coś zacząłem pykać, a pastor telefon mówi, anonsuję cię do Sylwii, nie? Moment. No ja mówię, dobra, idę, nie? I na przykład drugą moją służbą jest pomoc mojemu liderowi, Ryśkowi, w prowadzeniu szkółki. I ona zasadniczo, już nie pamiętam jak dokładnie, ale moje powołanie wyglądało w dość podobny sposób, nie? Mówię, dobra, idę w to. I wesoło, nie? Do momentu, kiedy, wiecie, na przykład w uwielbieniu zaczęły się pewne wyrzeczenia. Musiałem na przykład przyjeżdżać na próby po mojej pracy, musiałem poświęcać swój czas prywatny. Przed każdym nabożeństwem, kiedy służę w uwielbieniu, musimy być tutaj punktualnie na 9, bo tego wymaga nasz lider. I to jest dobre, mądre, bo mamy czas, żeby ćwiczyć różne pieśni. A szkółka? No tu dopiero było pięknie. Konspekty, aktywizacja, plany, punkty, edukacja, ale nie tylko młodych, ale i również moja. Taka, wiecie, mocna od podstaw, praca od podstaw, praca od samego siebie. Kiedy tak na to patrzę, na apostołów, jak poszli chętnie na siebie, jak poszedłem chętnie, i z czym potem oni się zderzyli, z czym potem ja się mierzę, ja się wciąż zderzam. Gdy przygotowywałem się do tego słowa, gdzieś tam patrzyłem swoje notatki, szukałem jakiegoś wniosku, jakiejś takiej myśli. To wniosek, który mi się nasunął, pochodzi z jednej książki, którą kiedyś czytałem. A brzmi on tak. Droga do prawdy jest aktem rozumu. Natomiast miłość do prawdy jest aktem ducha. I o ile te dwa słowa, droga i rozum, kojarzą mi się z czasem pewnej swobody, pewnej burzliwej spontaniczności, wybaczalnych błędów, odkryć czy nowych doświadczeń, i tak też widzę apostołów na kartach Ewangelii, o tyle miłość do prawdy przywodzi mi od razu na myśl tych samych ludzi, ale już w dziejach apostolskich. Miłości do prawdy przez ludzi pełnych Ducha Bożego, odpowiedzialności i dojrzałości, którą to miłość, dojrzałość i odpowiedzialność obdarowuje ich Bóg. Miłości do Chrystusa i służby Jego Kościołowi, jaką na przykładzie przedstawił Paweł w liście do Koryntian. Miłość jest cierpliwa
I w dziejach apostolskich, pierwszy rozdział, już widzimy 14 werset. Ci wszyscy trwali niezłomnie, wytrwale, czyli cierpliwie i jednomyślnie w modlitwie i prośbie razem z kobietami i z Marią, Matką Jezusa i z Jego braćmi. Nie szuka swego, czyli nie jest porywcza. Bardzo tutaj mi przyszła na myśl postawa Szczepana, gdy jego ostatnimi słowy, gdy już prawie wyjezionął ducha, było: Panie, nie poczytuj im tego za grzech. Więc nie szukał swego, nie był porywczy. Choć z ludzkiego punktu widzenia miał do tego pełne prawo. Miłość nie jest nadęta, nie jest pychą, nie unosi się dumą. Piotr, gdy, wiecie, udał się do Korneliusza, ja wiem, że tam miał wizję, którą dał mu Bóg, ale on nie od razu tą wizję zrozumiał. Tam potem padły słowa, że teraz widzę, ale pokornie i w posłuszeństwie udał się do Korneliusza, czyli Żyd pierwszy raz udał się do poganina po to, aby dzielić się z nim Ewangelią. I tam można by jeszcze dawać wiele tych fragmentów, które są z listu do Koryntian. No i teraz jaki taki jest finalny wniosek tego wszystkiego? Myślę, że jeżeli wiemy, że jesteśmy na drodze poznania prawdy rozumem, to nic złego. To dobrze, bo apostołowie też tak mieli. Ale jeżeli jesteśmy w tym miejscu, tak jak apostołowie byli na kartach Ewangelii, że starali się pojąć Boga swoim ograniczonym rozumem przez swoje wyobrażenie, tak myślę, że jest to już teraz dobry czas, żeby jednomyślnie ze zborem prosić, aby On, Bóg, obdarował nas prawdą, jaką jest Jezus Chrystus, prawdą w miłości, prawdą w Jego duchu, aby prosić o napełnienie Jego duchem. Amen.